Ostatnie tankowanie na stacji pod Starym Domem. Cena benzyny to 4,19 za galon na absolutnie najtańszej stacji w okolicy, czyli dokładnie 4,33 zł za litr, za 89 oktanów. To dziwne, zamglone niebo to dym od pożarów. Kalifornia co roku o tej porze ma olbrzymi problem z pożarami. Powietrze wtedy jest bardzo złej jakości i wtedy rzeczywiście sensownie jest nosić maskę z filtrem będąc na zewnątrz. Cześć Wam! Tak jak obiecałem, dzisiejszy film będzie typowym filmem z drogi, ponieważ zamierzam przejechać przez całe Stany z Kalifornii do Miami. Do przejechania mam dokładnie 3100 mil, czyli 5000 km. Trasę podzieliłem na 4 dni i 3 noce. Koleżanka mi wczoraj powiedziała: Marcin, fajnie, że dałeś szansę East Coast, bo kiedyś tylko Kalifornia, a teraz już dałem szansę East Coast. No właśnie, ja nie dałem szansy East Coast. Moim zdaniem East Coast jest nudne, po prostu jest zwyczajnie nudne i tam nie ma nic ciekawego do roboty. Muszę nagrać sprostowanie, bo w tym momencie montuję ten film i uświadomiłem sobie po przesłuchaniu tego, że powiedziałem, że East Coast jest nudne. East Coast zdecydowanie nie jest nudne. To był mój skrót myślowy do tego, że na East Coast nie ma natury. Tam jest po prostu nudno pod względem natury. Nie ma parków narodowych, nie ma pięknych gór. Nie ma tego, co oferuje wschodnie, zachodnie wybrzeże. Więc to było tylko i wyłącznie o to mi chodziło, bo prawdopodobnie, a raczej na pewno, wschodnie wybrzeże jest dużo ciekawsze pod względem imprez, pod względem życia społecznego z ludźmi, jakiegoś wspólnego spędzania czasu. Dużo więcej się takich rzeczy dzieje tutaj właśnie na wschodzie, no ale jest płasko, stosunkowo płasko i jest dużo mniej do oglądania poza miastami niż na zachodzie. Ja nie przeprowadzam się na East Coast, ja przeprowadzam się na Karaiby, bo Miami to jest... To teoretycznie nie są Karaiby, ale w praktyce to są Karaiby. Generalnie to na wszystkie wyspy karaibskie typu Bahamy, jakaś Jamajka, jakaś Kuba, czy jakieś inne Dominikany, no to jest godzina, dwie lotu, więc no praktycznie mieszkam na Karaibach. Klimat ten sam. Karaiby. Pierwszy przystanek będzie w Phoenix, w Arizonie, czyli już pierwszego dnia zostawię Złoty Stan za sobą. Dzisiaj przejadę 700 mil, szacowany czas jazdy to około 12 godzin. Spalanie póki co jest bardzo spoko, mam 36,8 średnią, to jest oczywiście mil na galon, więc to jest bardzo spoko, to znaczy, że przejadę 36 mil, czyli około 50 km, może trochę więcej, no tutaj trzeba być dość precyzyjnym, żeby to miało sens. No 36,8 mili przejadę na jednym galonie, a jeden galon, no w zależności od stanu, w Kalifornii kosztuje $4, na Florydzie kosztuje $3. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekend, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then, I was young, couldn't see that. Taking aim at the Gulf Coast. Now on high alert for what could be a powerful Category 4 storm. Al Roker has the track and the timing. This making landfall somewhere along the Louisiana coast as a Category 4 storm, and it could be higher. A state of emergency already in effect tonight in Louisiana, where people are bracing for Ida. The devastation of Katrina and other powerful storms still seared in their memories. Właśnie obejrzałem wiadomości, jestem delikatnie przerażony. Aktualnie znajduję się w Arizonie, w Phoenix. Jutro będę w San Antonio, w Teksasie. Natomiast w poniedziałek będę w Nowym Orleanie. W Luizjanie. A tak się akurat złożyło, że jutro uderzy tam huragan Ida. Plus tej sytuacji dla mnie jest taki, że on uderzy jutro, a nie w poniedziałek. Natomiast to nie znaczy, że w poniedziałek będzie już pięknie słońce i nikt nic nie pamięta. Prawdopodobnie będzie tam olbrzymi chaos i olbrzymie zamieszanie, więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Dobra, kolejny dzień rano, jest godzina 5:50. Czas wyjeżdżać do kolejnego punktu. Tym razem będzie do San Antonio w Teksasie. Przeraża mnie dzisiejszy dzień ze względu na to, że jest to najdłuższy odcinek jazdy, czyli aż 14 godzin. Plus dodatkowo traci się godzinę, czyli jeżeli wyjadę o 6, to na miejscu będę o 9, jedąc cały czas. 9 wieczorem oczywiście. Dobra, auto zatankowane, czas ruszać w drogę do San Antonio. Pewnie w El Paso się zatrzymam na jakieś jedzenie. W Kalifornii zatankowanie pełnego baku paliwa do mojego auta kosztuje jakieś $55, bo ja tankuję to średnie, nie najtańsze. Tutaj 35, więc różnica jest olbrzymia. Kolejny etap podróży to trasa z Phoenix do San Antonio przez El Paso, czyli z Nevady do Teksasu, mijając Nowy Meksyk. Ciekawostka, znajduje się aktualnie w miasteczku Tucson. No i właśnie, to jest miasteczko Tucson, a nie Tucson, bo pisze się tak, że można byłoby wywnioskować, że czyta się to Tucson, ale to nie jest żadny Tucson, tylko to jest Tucson. Taka ciekawostka, bo wiele osób ma z tym problem, no bo no skąd mają wiedzieć, skoro nikt tego nigdy nie używał, prawda? Czasem bardzo blisko granicy Straż Graniczna ustawia bramki i sprawdza każdą osobę, która przejeżdża, czy ma przy sobie dokument poświadczający prawo pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Przypominam wszystkim, którzy odwiedzają USA na wizach nieimigracyjnych bądź na ruchu bezwizowym, że należy absolutnie zawsze, bez wyjątku, posiadać przy sobie paszport, by okazać go w momencie takiej kontroli. To był zdecydowanie najładniejszy odcinek całej trasy. Bardzo dużo gór i pustyni. Dobra, jestem już w hotelu w San Antonio po 14 godzinach drogi. Trochę zmęczony, zrobiłem 1000 mil, czyli 1700 km prawie, więc dość sporo jak na jeden dzień. Jutro rano około 7 wyjazd w kierunku Luizjany i trochę się obawiam, bo no, huragan był dzisiaj, więc no prawie na pewno jutro już tego huraganu nie będzie, natomiast będą jakieś mniejsze burze. No to jeszcze jest okej, okay, ale rzecz, której się najbardziej obawiam, to jest kwestia zalań. Boję się, że mogą być drogi zalane, no wtedy nie przejadę. Hotel mam w Nowym Orleanie, który dzisiaj jest kompletnie odcięty, nie dość, że nie ma w ogóle prądu. Nowy Orlean dzisiaj ma zero prądu, całe miasto jest czarne i drogi są pozalewane i pozamykane, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce jutro, więc wydaje mi się, że może wyjść z tego, no niestety powiem, no bo wiele ludzi ma teraz olbrzymi problem, ale może wyjść z tego całkiem ciekawy materiał, więc jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz będę szedł spać, bo jest północ, wstaję za 6 godzin, po 14 godzinach drogi fajnie było więcej w sumie. 14 wynosiła sama jazda, co pokazywał GPS, wiadomo, że trzeba było się zatrzymać, zatankować i tak dalej, więc lecę spać i zobaczymy, co dalej. Jestem właśnie w Houston, w Teksasie i już zaczynają się wszędzie informacje avoid travel to Louisiana, hurricane warning. Normalnie, bo w Stanach jest bardzo dużo takich elektronicznych znaków, gdzie są wyświetlane informacje w zależności od potrzeby jakichś tam warunków panujących na drodze. No i w tym momencie akurat wszędzie piszą o tym huraganie na tych znakach i nie mam pojęcia, czego się tam spodziewać. Myślę, że gdyby nie to, że mam hotel, to nie byłoby to aż tak problematyczne, bo no prawie na pewno jakoś bym gdzieś przejechał przez tą Luizjanę, bo inaczej nie mogę. No ale jakoś bym przejechał. Muszę po prostu przejechać przez tą Luizjanę, no ale myślę, że bym jakoś to ogarnął, ale z racji tego, że ja mam hotel w Nowym Orleanie, no to nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Dotarłem już do okolic Nowego Orleanu. Wygląda na to, że wszystko jest spoko, bo nawet świeci słońce, olbrzymia ilość burzowych chmur, które są tak granatowo-czarne, mocno ciemne po prostu są. Natomiast nie pada, nie wieje, więc jest okej. Okay. Ciekawe, jak wyglądają te rejony, które były najbardziej dotknięte huraganem. Postaram się to sprawdzić.
Ale najpierw upewnię się, że jestem w stanie zrobić check-in w hotelu w Nowym Orleanie, bo Nowy Orlean przez ostatnie kilkanaście godzin był totalnie pozbawiony prądu, więc nie wiem, czy będę w ogóle w stanie się w tym hotelu zatrzymać. Mam nadzieję, że tak. No i wtedy spróbuję podjechać w jakieś miejsca, które były dotknięte właśnie huraganem Ida. Na samym początku wszystko wyglądało dość normalnie, ale szybko uświadomiłem sobie, że nie jest to prawda. Sytuacja aktualnie dramatycznie się pogorszyła. Widoczność jest na poziomie zero, prawie. A ulewa jest na maksa. Po prawej stronie i po lewej są pozalewane domy. Do tego stopnia są pozalewane, że ludzie zjeżdżają z tej autostrady, na której teraz jadę, którą teraz jadę, zjeżdżają z autostrady z łódkami. Pick-up, przyczepa, łódka na przyczepie i zjeżdżają jakby normalnie wjeżdżali do jakiegoś jeziora bądź do oceanu i próbowali po prostu zbudować łódź. I w ten sposób płyną do domu. To była jedna z gorszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Poza oczywiście pożarem w Paradise w Kalifornii, gdzie widziałem normalnych ludzi, takich samych jak ja, śpiących pod Walmartem w namiotach bądź samochodach tylko dlatego, że ich dom zrównał się z ziemią. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym żywiołem. Ludzie jeszcze wczoraj jechali do swojego domu samochodem, dzisiaj płyną łódką. Chwilę później dojechałem do miasta duchów. Miasto Nowy Orlean jest kompletnie pozbawione prądu. Wyłączone są wszystkie sygnalizatory, ludzie chodzą z ładowarkami po mieście, szukając gniazdka, żeby skontaktować się z rodziną. Pozwolę sobie w tym miejscu umieścić ciekawostkę. Jeśli w USA sygnalizacja świetlna nie działa, bądź jeśli czerwone światło mruga, to takie skrzyżowanie należy traktować jako stop z każdej strony. Każdy się zatrzymuje i pierwszy jedzie ten, który zatrzymał się pierwszy. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek oglądał film Jestem Legendą, to miasto, Nowy Orlean, w tym momencie wygląda dokładnie jak z tego filmu. Ekipa telewizyjna jest na miejscu budynku całkowicie zniszczonego przez huragan. Ogólnie sytuacja w tym momencie wygląda następująco. Byłem w hotelu, w którym miałem rezerwację, z nadzieją, że jednak mnie jakoś przyjmą, ale się to nie udało. No w sumie mogłem się tego spodziewać. W tym momencie stwierdziłem, że jadę dalej na Florydę, 5,5 godziny następne trzeba jechać, czyli będzie podobnie co wczoraj, myślałem, że dzisiaj będzie tylko 9 godzin, ale okazuje się, że znowu jest 14, tak jak wczoraj, więc po prostu będę bliżej celu. Jeszcze trochę tutaj sobie poeksploruję ten temat i wtedy kierunek Floryda. Jeżdżąc po mieście spotkałem zerwane sygnalizacje, porozrywane płoty, linie wysokiego napięcia i dachy. Dodatkowo wszędzie porozrzucane fragmenty drzew. No i teraz pojawia się problem. Nie zwróciłem uwagi na jedną bardzo istotną rzecz, oglądając wiadomości przez ostatnie dwa dni. W wiadomościach pokazywali gigantyczne kolejki do stacji benzynowych. O wszystkim pomyślałem, ale nie pomyślałem o paliwie. Cała okolica nie ma prądu. Brak prądu oznacza brak zasilania stacji benzynowych, a ja mam 60 mil zasięgu. Czyli za 60 mil moje auto zatrzyma się, a ja znajduję się w najgorszym możliwym miejscu, żeby wzywać pomoc drogową, ponieważ dziesiątki tysięcy ludzi potrzebuje tutaj teraz pomocy. Odwiedziłem kilkanaście stacji, nagle jedna okazuje się być otwarta. Czekam w kolejce 30 minut i dostaję informację, że jest tylko diesel, benzyna się skończyła. Szukam kolejnej, otwartej stacji ze swoim agregatem już w stanie Mississippi. Zasięgu coraz mniej, podjechałem i okazało się, że razem ze mną podjechała ciężarówka z paliwem i zaczęła uzupełniać zbiorniki. Gdybym pojawił się na tej stacji chwilę później, to byłbym naprawdę w poważnych kłopotach z perspektywą spędzenia nocy w samochodzie w miejscu wciąż zagrożonym silnymi wiatrami, burzą i opadami. Zatankowałem najtańsze paliwo, bo tylko takie przywiozła ciężarówka.
poszedłem kupić Red Bulla i usłyszałem, jak jedna kasjerka mówi do drugiej: za moment będziemy musieli znowu wywiesić kartkę, brak paliwa, czekamy na dostawę. Był to bardzo stresujący moment. Na szczęście z pełnym bakiem ruszyłem w stronę Alabamy i dalej Florydy. Dobra, ostatni punkt wycieczki, czyli miejscowość Tallahassee. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. W każdym razie, jak wczoraj mówiłem, nie zatrzymałem się w New Orleans, tylko tutaj. I zostało mi ostatnie 7,5 godziny drogi i będę w domu. Ostatni etap podróży przebiegł bardzo sprawnie. Z Kalifornii wyjechałem w sobotę o 6 rano czasu zachodniego. W Miami byłem we wtorek o 16 czasu wschodniego. Całość wyniosła 45 godzin jazdy z krótkimi przerwami na sen. Gdybym nie wiózł ze sobą tylu wartościowych rzeczy, na pewno zaplanowałbym to inaczej. W następnym odcinku opowiem, jak wygląda taka przeprowadzka, ponieważ trzeba pamiętać o naprawdę wielu rzeczach. A dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Bardzo zachęcam do komentowania i łapki w górę. Jeśli jesteście zainteresowani, co się u mnie dzieje, to zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia.